Dzień dobry, witamy bardzo gorąco. Dzisiaj korzystamy z gościnności Moniki, jesteśmy u niej w kuchni. Korzystamy. Korzystamy, a jak? A co więcej, tak się zagadałyśmy, że cud, że w ogóle zabieramy się do roboty. Ale ja chciałam powiedzieć, że ja bardzo cieszę się z tego, że mam taką cudowną, wspaniałą sąsiadkę. Która jeszcze do tego tak bosko gotuje. Bo chodzi o to, że ja nie umiem w ciasta. A już w takie wegańskie, że zdrowsze, to już w ogóle nie. A ty, moja droga, i wszystko, i ciasto, i tutaj makaronik, i zupa. No tak różnie, różnie z tym bywa, bo tak wiesz, czasami lepiej, czasami gorzej, ale... No gdzie? Ale ja tego gorzej to chyba jeszcze nie doświadczyłam. No jak nie doświadczyłaś, jak dokładnie pamiętam, jak byłaś u mnie. A dobra, przypalona pizza. Przypalona pizza. Ale to ja zagadałam cię. To tylko i wyłącznie był efekt naszego gadulstwa. Właśnie, a propos też tych wspaniałych, pysznych dań, wiem, że pojawił się nowy e-book wegański. Zero Waste. Jest tak, świeżutki, jeszcze gorący, tam jest 30 przepisów. Też się pojawiają słodkie rzeczy. Dzisiaj sobie przygotujemy akurat taki przepis, konkretnie nie z tego e-booka, ale żeby pokazać, że można właśnie zrobić sobie fajne ciasto, nie wykorzystując masła, nie wykorzystując jajek. Będzie mąka, mam taką mieszankę, więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja jestem jednak bardziej taka, wolę słone smaki, ostre wręcz, więc tam jest zdecydowanie więcej takich przepisów. No, takie rzeczy, też takie na przykład, które się pojawiają w mojej kuchni, ale które starałam się w tym momencie zrobić naprawdę w takiej wersji wegańskiej, bo ja sama jestem wegetarianką, ale żeby pokazać, że tak naprawdę, jeżeli my rezygnujemy z jakiegoś składnika, to wcale nie musi oznaczać, że zrezygnujemy z dobrego smaku. No i bardzo dobrze, tego trzeba się trzymać. Link do e-booka oczywiście zostawię na dole w opisie filmu. A wracając jeszcze do ciasta, no to ja tak o tej porze roku no lubię herbatka, kocyk, kanapa, no i łamie się i rzeczywiście te słodkości, ale w takiej wersji domowej, zdrowej, lubię, jak się pojawiają, więc tym bardziej się cieszę, że zrobię moje pierwsze wegańskie ciasto z tobą. No chyba, że ze mną. Czy w ogóle? No i w ogóle pierwsze wegańskie. Bo ja zawsze jak coś robię, no to tak na szybkości i tak, no że to masełko zawsze jest, albo jajko, więc dzisiaj no jaram się tym przepisem. No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No dobra, to bierzemy się do roboty. bierzemy, bo to ciasto musi wyrosnąć, wiesz. Bo to będzie drożdżowe. Będzie drożdżowe, a my tu gadu-gadu. No gadu-gadu, a ciasto musi rosnąć. No dobra, robimy. Zaczniemy od śliwek, ale ze śliwkami nic takiego nadzwyczajnego nie będziemy robić, po prostu przekroimy je na pół, wrzucę do garnka, dosłownie takie trochę tylko na ogniu przemaceruję z odrobiną cukru trzcinowego, żeby one trochę puściły soku i za chwilę już sobie zaczniemy przygotowywać ciasto drożdżowe, bo to ciasto drożdżowe, jak ono nam później trochę wyrośnie, wszystko dzisiaj zrobimy w takim time-lapse powinnyśmy jakieś robić. Jak ono trochę wyrośnie, to wtedy dorzucimy te przemacerowane śliwki, a potem to już sobie zrobimy kawę albo herbatę i będziemy czekać, aż chodź. Czy ty masz jajstwo, to już nie jest tak zimno? Ja ci zaraz powiem historię. Widziałam, że dostałaś jakieś. Dostałam. To ja mam pomysł. Ja się zajmę śliwkami, a ty zaczniesz już działać z ciastem. Dobra? Zacznę. Dobra. No to ja opieram. Słuchaj, a propos rajstop, moja droga, to jest taka historia, że ja to już mi się żyły odzywają, wiesz? Nie cała. Tak wrzucimy, nie wiem, 1/5 mniej więcej. I ja bym teraz troszkę podgrzała. Tutaj mamy mleczko owsiane. Podgrzejemy, dodamy cukier. No ja niestety później jakby wymyślimy, jak to zrobić, żeby ten przepis był taki bardzo konkretny. Porcje się zgadzały. My to zrobimy tak na oko, ale będziemy mniej więcej panować nad sytuacją, żeby potem można to było odtworzyć u siebie. Damy trochę oleju kokosowego. Trzecia. Czwarta. Thank you.
wsypujesz tą. Wiesz co, nie, no tu wsypałam jedną. Będą, wiesz, będą dwie. Dwie szklanki mąki. Tak, bo była, był jeden, jedna szklanka mleka. Mleczka, no i teraz będą dwie. Dwie szklanki mąki. Dwie szklanki mąki. Akurat nam idealnie starczy. A jaka to jest mąka? Tak, bo tutaj mam wymieszaną mąkę pszenną zwykłą, białą z mąką pszenną rasową. Więc będzie tak pół na pół. Okej. Okay. To ma być rzadkie. To ma być rzadkie, to ma być tłuściutkie. Można sobie dodać trochę więcej cukru, ale my mamy słodkie śliwki, a jeszcze troszeczkę dodamy cukru do tych śliwek, więc ciasto zrobimy takie mniej słodkie. Tutaj jeszcze posmarowałam formę też olejem kokosowym. Wyrzucamy. Jest ciemne, no bo mamy z tą mąką pszenną razową. Jeszcze się nie zrobiło, a mi się już podoba. A powiedz mi, ten sosik ze śliweczek to też dorzucimy, tak? Dorzucimy na górę. Dorzucimy, to zrobimy, wiesz, niech to sobie się porozkłada. Chociaż tutaj przyznam, że troszeczkę będzie im brakować kruszoneczki takiej z masełkiem. Kurde, no ale kruszoneczkę to też możemy sobie, wiesz co. Nie, no dobra, wiesz, dobra, ma być my już tak nie zrobimy, ale nie, ale kruszonka może no może być wegańska, fajnie, ale też olejem kokosowym wychodzi naprawdę spoko kruszonka. Czyli zamiast masła olej kokosowy. Zamiast masła olej kokosowy, zamiast śmietany, bo ja robię zawsze tak, że jeszcze też znaczy nie, to cię oszukałam, przecieście kruche. Jak robię kruche, to dodaję olej kokosowy plus mleko kokosowe, a tutaj byśmy zrobiły sobie po prostu z samym, tylko po prostu mąka, cukier i już dużo oleju kokosowego. Urosło, już tu mamy bąbelki, powstają. Wrzucamy teraz śliwki, z kolei trochę przestygłe. Chyba mam taką dobrą herbatę owocową. To może sobie herbatę owocową czy kawę do tego robimy? Chyba herbatkę, herbatkę. Herbatka, Boże, tak normalnie jakbyśmy miały z 60+. Ciasteczko, herbatka. A to jesień. To jest jesień. Jesień rządzi się swoimi prawami. Dokładnie. No to z Prosecco niestety, ale no nie, nie smakuje. Idzie. No, no nie. Idzie. Nie. Tak, ale z czerwonym winem? Kurde, ja nie lubię czerwonego wina. Nie? A nie, ja nie lubię. Jakoś mi czerwone wino choruje po czerwonym winie. Tak, a widzisz, nie, to ja nie pogardziłabym. Oj. Dobra. Wkładamy i czekamy. Moim zdaniem, no tak z pół godzinki to musimy pozwolić, żeby sobie ciasteczko w spokoju po prostu wyrosło i się przeumieniło. A my sobie herbatkę. No dobra, to co? Próbujemy? Próbujemy. Ja już tak, wiesz, nałożyłam. A, cieplutkie ciasto drożdżowe i to wegańskie. Podobne na brzuch. Niedobre. Ale bolał Ci kiedyś brzuch po cieście drożdżowym? Nie przypominam dorosłym sobie. Ja tak tego. To są jakieś pomówienia. Powiem Ci, że jest naprawdę pyszka. Super. Nie powiedziałabyś, że wegański, nie? Nie. Bez jajek, bez masła, bez niczego. Można? Można. Ale można było jeszcze kruszoneczkę. Tak, ja następnym razem jak będę robić, to napiszesz mi przepis na wegańską kruszoneczkę, więc sobie dodam. Jeżeli Wy chcielibyście takie ciasto zrobić, to opis, znaczy nie, wróć, przepis będzie w opisie. W opisie też znajdziecie link do e-booka Moniki, bardzo gorąco polecamy, wegański, kuchnia Zero Waste, polecamy. No i co? Ja dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że mogłam w Twoim towarzystwie zrobić moje pierwsze wegańskie ciasto. Ja Tobie również dziękuję, w ogóle Twoje zdrowie. A, dziękuję, to Twoje zdrowie. Nasze zdrowie. No i ja tam z tej górki będę tutaj częściej
zaglądać. Zapraszam, zapraszam. Ja będę machać po prostu z balkonu i będę, wiesz, czy ciustynka, ciasto robimy. No dobra, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć. Hej.